Hej, cześć, witajcie z tej strony z Masło. Dziś mam dla Was coś specjalnego. Jest to płyta główna, która ma w sobie procesor z PlayStation 5. I jak sami widzicie, jest to standardowa płyta komputerowa, więc jeżeli ktoś z Was zastanawiał się kiedyś, jak Windows działałby na PlayStation 5, to dzisiaj poniekąd odpowiemy sobie na to pytanie. Moim zdaniem jest to mega dziwny i zarazem bardzo interesujący produkt, bo jest tu dużo ciekawych rozwiązań, więc kupiłem go po to, żebyście Wy nie musieli. Bo o ile jest to naprawdę ciekawy kawałek technologii, tak nie wydaje mi się, żeby był on do końca skierowany do mas. Mimo że niektórzy producenci próbują budować z tego gotowce. Ja, jak widzicie, kupiłem sobie po prostu samą płytę główną i link właśnie do tej płyty głównej z tym procesorem znajdziecie w opisie tego filmu. Swoją drogą jestem ciekawy, czy ktoś z Was dobrze obstawi cenę, ile coś takiego może kosztować. A i przy okazji też w opisie wrzucę Wam link do promocji, która jest z okazji Black Week. Trwa do 28 listopada, także wpadnijcie tam, bo jest tam sporo przecenionych produktów i może znajdziecie coś dla siebie. No dobrze, ale może w pierwszej kolejności odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest i dlaczego to w ogóle istnieje. Jak zapewne wielu z Was wie, obecnie układy do nowych Xboxów i PlayStation 5 produkuje AMD. A produkcja procesorów ma to do siebie, że nie każdy wyprodukowany procesor będzie w 100% sprawny. I właśnie tak jest w tym przypadku. To, co my tutaj mamy, jest to procesor z PlayStation 5, ale z wyłączonym układem graficznym, bo jest on najprawdopodobniej uszkodzony. Jest to dokładnie procesor AMD Ryzen 4700S. Jak mówiłem, jest to de facto SoC z PlayStation 5 z uszkodzonym układem graficznym. Ja jeszcze nie mam PlayStation 5, ale wielu innych twórców pokazało, że w rzeczywistości jest to dokładnie ten sam SoC co w PlayStation 5 i co zabawne, nawet układ ścieżek na płycie jest dokładnie taki sam na tej płycie i na płycie z PlayStation 5. I gdy mówimy sobie o tego typu rzeczach, warto powiedzieć, że to w ogóle nie jest pierwszy raz, kiedy tego typu produkt powstaje, bo w Chinach można było jakiś czas temu kupić przykładowo płyty główne z procesorem z Xboxa One, czyli z tej starszej generacji konsol. No i myślę, podobna idea przyświecała w przypadku tego produktu, czyli AMD stwierdziło, że ej, skoro mamy działający procesor z niedziałającym układem graficznym, to zamiast może wyrzucać ten procesor, wrzucimy go na jakąś płytę główną i pozwolimy ludziom zbudować z nich peceta. Idea brzmi całkiem rozsądnie. No dobrze, ale omówmy sobie samą płycie. Jak widzicie, jest ona w formacie ITX, czyli tym bardzo małym formacie, gdy porównamy sobie go do standardowej płyty głównej. No już od samego patrzenia na tą malutką płytę główną zauważymy dziwne rzeczy. No a po ściągnięciu chłodzenia robi się jeszcze dziwniej. No bo rzeczywiście, procesor wygląda jak żywcem wyjęty z PlayStation 5. Ale tak poza nim widzicie coś dziwnego? Albo nie widzicie czegoś? Tak, ta płyta nie ma normalnych slotów na pamięci RAM, bo podobnie jak w PlayStation 5, pamięć operacyjna jest przylutowana z tyłu płyty głównej. I żeby tego było mało, nie jest to standardowa pamięć DDR4, tylko jest to pamięć GDDR6, czyli dokładnie taka, jaką montuje się w kartach graficznych. Robi się dziwnie, nie? Na płycie nie znajdziemy też slotu M2, a zamiast tego mamy slot PCI Express razy 16. No, przynajmniej wyglądający jak PCI Express razy 16, bo w rzeczywistości jest to złącze PCI Express, ale tylko z 4 liniami. Producent dodatkowo podaje, że są to linie PCI Express generacji 2, chociaż CPUZ wskazuje, że są to linie PCI Express generacji 4. No tak, ale to złącze PCI Express rodzi przez to sporo problemów, bo no, będzie ono dość sporym, wąskim gardłem w przypadku mocniejszych kart graficznych, co zresztą zobaczycie za chwilę. Płyta ma akurat sporo portów USB, mamy też gigabitowy port Ethernet, ale zaledwie tylko 2 porty SATA do podłączenia dysków. Sam procesor, który znajduje się na tej płycie głównej, czyli Ryzen 4700S, jest to de facto jednostka 8-rdzeniowa, 16-wątkowa generacji architektury Zen 2, czyli
powiedzmy, będzie ona mniej więcej gdzieś odpowiadała Ryzenom z serii 3000. No i biorąc pod uwagę, że mamy taką płytę, pomyślałem, co gdybyśmy zrobili sobie taki eksperyment i spróbowali zbudować sobie własne PlayStation 5. Jak zapewne wielu z Was wie, PlayStation 5 ma układ graficzny z rodziny RDNA 2. Z tego też powodu pomyślałem, że weźmiemy sobie tutaj jakiegoś Radeona. Padło na kartę graficzną AMD Radeon RX 6600, dokładnie wydanie od Power Color. Mamy tutaj 8 GB VRAM-u, karta jest zresztą stosunkowo mała, ma dwa wentylatory, ale myślę, że powinna sobie poradzić całkiem nieźle. No, ale propos kart graficznych, to jest tutaj też jedna taka mała gwiazdka. Otóż AMD na oficjalnej stronie tego produktu pokazuje, że karty, które są wspierane, to RX-y do 590 i GTX-y do 1060. I już Wam zaspoileruję, że ten RX 6600 działa. Uruchamia się normalnie. Te karty, które są tam wylistowane, prawdopodobnie są wylistowane dlatego, że w przypadku takich kart nie ma wąskiego gardła ze strony przepustowości PCI Express. Po uruchomieniu przechodzimy do BIOS-u, który jest mega prymitywny i praktycznie nie ma tutaj żadnych opcji konfiguracji, na plus jednak to, że mamy wsparcie do TPM 2.0, więc bez problemu możemy zainstalować Windowsa 11. No i rzeczywiście, Windows 11 działa dobrze, bez żadnego problemu. Sam komputer jest też całkiem responsywny, jak należałoby się spodziewać po 8-rdzeniowym procesorze. CPU-Z nawet wykrywa ten procesor i bez problemu pokazuje, czym on jest. Jednak już miał problem z rozkminieniem, jaka jest to pamięć RAM i pokazywał tylko 16 GB. No dobrze, ale myślę, że chyba wszystkich z Was interesuje, jak nasze PlayStation 5 będzie działało w grach. Startujemy z Cyberpunkiem 2077 w mojej lokalizacji testowej i cóż, powiedziałbym, że na ustawieniach wysokich jest tak sobie. I już tutaj nieco zapaliła mi się lampka, że wydajność nie do końca jest taka jak powinna, mimo że karta graficzna to jest obciążona rzekomo na 100%. Procesor jak widać nie powinien być tutaj specjalnie wąskim gardłem. No ale gdy wybrałem się na przejażdżkę po mieście, no FPS-y oscylują od 60 momentami nawet do 30 FPS. Więc mamy tutaj bardzo niestabilny FPS, który lata nam od 60 do 30. Sytuacja nieco lepiej wygląda w przypadku Doom Eternal, również rozdzielczość 1080p, ustawienia Ultra to 33 FPS średnio z 1% low na poziomie 69. No nie jest to jakiś wynik super powalający. Okej, a co powiecie na prawdziwą abominację? Co by było, gdybyśmy na naszym PlayStation 5 uruchomili Forza Horizon 5, która jest ekskluzywem dla PC-tów i Xboxa? Cóż, Forza Horizon 5 działa podejrzanie słabo, wyciągając okolice 30 czy 40 FPS-ów na ustawieniach wysokich w rozdzielczości 1080p. No coś tu jest nie tak. No ale żeby abominacji stało się zadość, pomyślałem, że uruchomimy też najnowsze Halo Infinite. No i cóż, po dołączeniu do meczu FPS-y również nie rozpieszczają, mimo to, że karta graficzna oscyluje w okolicach 100%. Przechodząc do Wiedźmina 3, którego ustawiłem na ustawienia Uber na rozdzielczości 1080p, średnio w Nowigradzie wyciągamy 47 FPS-ów. O co chodzi? Przecież powinniśmy uzyskiwać dużo lepsze wyniki. No tak, moi drodzy, i tutaj wracamy do punktu wyjścia, czyli tego nieszczęsnego slotu PCI Express razy 16, który de facto jest razy 4. I tak, mamy tutaj spory problem z przepustowością i nie jest to po prostu sam problem procesora. I o ile karta teoretycznie jest wykorzystywana na 100%, to w rzeczywistości wykorzystywane jest w przypadku tego Radeona 6600 jakieś 70-60% mocy w zależności od tytułu. No i pomyślałem, że sprawdzimy to i w rzeczywistości, gdy dołożyłem dużo mocniejszą kartę, jaką jest 6700 XT, no okazuje się, że przyrosty w FPS-ach są naprawdę bardzo, bardzo marginalne. W Cyberpunku mamy dosłownie kilka FPS-ów więcej, w Doomie Eternal to samo, a Forza Horizon 5 to de facto różnica 2 FPS-ów średnio. Więc wielka szkoda, że mamy tylko taki dostęp do linii PCI Express, bo ten proces
profesor aż chciałby pójść więcej, bo jak sami zresztą zobaczycie, jego single Core Score jest naprawdę całkiem przyzwoity. No właśnie, przetestujmy sobie sam procesor. W Cinebenchu R23 tak naprawdę jego wydajność wychodzi gdzieś pomiędzy i 5, 10 i 11 generacji. Jeżeli mówimy o wydajności wielordzeniowej, no to jest on w stanie nawet pokonać Ryzena 3600 pomimo niższych zegarów, ale no trzeba przyznać, że dołączone chłodzenie tak średnio wyrabia pod obciążeniem, bo mamy 86 stopni i wyraźny throttling, bo taktowanie naszego procesora spada momentami do 1,8 GHz. No i problemem jest to, że też nie bardzo możemy dołożyć jakieś inne chłodzenie, bo mamy bardzo specyficzny rozstaw na soket, który de facto nie istnieje. Natomiast wydajność pojedynczego rdzenia prezentuje się naprawdę bardzo obiecująco. Jest wprawdzie minimalnie gorzej niż Ryzen 3600 i piątka dziewiątej generacji, ale nadal jest to całkiem spory single core score, no i bez problemu taki procesor powinien radzić sobie z grami. No i radzi sobie, bo przecież PlayStation 5 działa całkiem sprawnie. Koniec końców, jak mówiłem, jest to bardzo specyficzny produkt i wydaje mi się, że jeżeli chcecie grać w gry, to nie warto go kupować. Po pierwsze dlatego, że mamy przylutowany procesor, więc od razu odpada jakakolwiek możliwość upgrade'u. Po drugie mamy przylutowany RAM, więc RAMu nie możecie wymienić ani dołożyć. Po trzecie RAM jest standardu GDDR6, który ma bardzo wysoką przepustowość, ale niezbyt super opóźnienia, więc do gier to też nie jest taka super hiper pamięć. No i chyba największy problem, to jak mówię, to złącze PCI Express, które no naprawdę bardzo mocno ogranicza karty graficzne, już takie jak Radeon 6600, a o mocniejszych tutaj nawet nie mówimy. No i nie mamy też nawet ani jednego slotu na M2 i jesteśmy skazani na porty SATA. Obecnie ta płyta główna kosztuje okolice 1500 zł z hakiem, i za 1500 zł z hakiem jesteśmy w stanie zbudować dużo lepszego peceta, jeżeli patrzymy na procesor, płytę i RAM. Ja zmajstrowałem dla Was taki zestaw z i5-ką 10400F. Mamy 16 GB RAMu 3200 i płytę B560 i na B560 jesteśmy w stanie ustawić XMP dla tego procesora, czyli faktycznie odpalić ten RAM z prędkością 3200. I będzie to dużo, dużo, dużo lepszy zestaw do gier. Po pierwsze, możecie sobie w przyszłości wymienić procesor, możecie sobie wymienić albo dołożyć RAMu, macie normalnie slot na M2 na dyski SSD, no i przede wszystkim macie standardowy slot na PCI Express razy 16, więc możecie sobie włożyć kartę graficzną, jaka Wam się żywnie podoba. Do takiej i5 możecie nawet ładować 3070 i tam nie będzie jakichś specjalnie ogromnych bottlenecków. Tak więc, jeżeli chodzi o gry, to są po prostu dużo lepsze alternatywy. I jak mówiłem na samym początku, kupiłem to po to, żebyście Wy nie musieli. Chociaż osobiście ja naprawdę mega się jaram, że coś takiego powstało, bo dla mnie jako gościa, który lubi bardzo dziwne rozwiązania, który lubi dziwną technologię, to jest super. Naprawdę niesamowicie cieszę się, że mogłem się tym pobawić, zbudować sobie takie własne PlayStation 5, można powiedzieć. Natomiast dla przeciętnych użytkowników, szczerze mówiąc, jest to takie sobie. Chociaż trzeba przyznać, że na stronie AMD, która opowiada o tym desktop kicie, nie ma tam ani słowa o graniu. Jest tam głównie użytek domowy i biurowy. Chociaż do użytku domowego czy biurowego no też słabo, bo i tak musimy dokupić jakąś kartę graficzną, żeby w ogóle móc te zadania biurowe robić. Więc tak sobie. Jedyne zastosowanie, jakie mi się wydaje, że to mogłoby być ok, to może jakby ktoś z Was chciał sobie zbudować taki mały komputer w formacie ITX do salonu. Ale z drugiej strony, no też ta płyta dość sporo kosztuje i nie potrzebujecie aż tak mocnego procesora raczej do salonu, więc jest to ciekawy produkt, ale mam wrażenie, że trochę tak dla nikogo. I no trochę szkoda, że ten slot jest taki, jaki jest, no ale wynika to po prostu z ograniczeń architektury tego procesora. Tak więc przypominam jeszcze raz o linkach w opisie, do linku do tej płyty i do linków do promocji. A ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos!